Okres wakacji to też czas, w którym jako policjanci ruchu drogowego obserwujemy wzmożoną liczbę kierowców, którzy decydują się na kierowanie po alkoholu czy też środków odurzających. Dlatego nie będzie dla takich kierowców żadnej litości. Trzeba się liczyć z intensywnymi kontrolami drogowymi, które mogą być w porze wieczorowej, w porze porannej, w różnych miejscach po to, aby właśnie jak najbardziej eliminować z ruchu tych nieodpowiedzialnych kierowców, którzy swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu zarówno sobie, jak i wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. W ubiegłym roku w sito ponad 50 tysięcy naszych kontroli wpadło no niespełna 500 nietrzeźwych kierowców. W tym roku należy się spodziewać, że ilość kontroli będzie zbliżona albo i większa, no a liczymy na to, że po prostu tych osób, które zdecydują się wsiąść pod wpływem alkoholu, będzie zdecydowanie mniej. Zero również taryfy ulgowej oczywiście dla piratów drogowych. Te wszystkie agresywne zachowania na drodze, jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zgłaszać na numer alarmowy 112. Możemy również, do czego gorąco zachęcam, korzystać chociażby z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tam również wszelkie przekroczenia prędkości, wszelkie nieprawidłowe parkowanie, czy chociażby bardzo niebezpieczne wyścigi samochodowe można zgłaszać. Policjanci weryfikują, sprawdzają tego typu zgłoszenia. Policjanci podczas codziennej służby też zwracają uwagę właśnie na osoby, na dzieci, czy też na zwierzęta, które mogą być w wyniku jakiejś tam nieuwagi, zapomnienia pozostawione. I tutaj oczywiście jest to niedopuszczalne. Apelujemy tutaj właśnie o rozwagę, o niepozostawianie właśnie nawet na kilka minut, czy to dzieci w samochodzie zamkniętym, czy to zwierząt. A jeżeli sami zobaczymy taką sytuację i tak dalej, jeżeli pojazd jest zamknięty, oczywiście też możemy sami zareagować poprzez wybicie szyby. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. W zależności od tego, co się oczywiście wydarzy, na rodzicach, nie tylko na rodzicach, ale na danych opiekunach spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. W momencie, kiedy nawet nie dojdzie do tych najtragiczniejszych sytuacji, o których wszyscy słyszeliśmy niedawno na Pomorzu, nawet jeżeli ktoś w porę zareaguje i takiemu dziecku okaże się, że nic nie stało, no to my musimy sprawdzić, czy to dziecko nie zostało narażone na jakieś niebezpieczeństwo. Analogiczna sytuacja jest oczywiście ze zwierzętami, czyli tutaj również mamy prawny obowiązek opieki. W momencie, kiedy nie wykonujemy należycie tej opieki, no możemy również liczyć się chociażby w wypadku zwierząt z takimi zarzutami jak znęcanie się nad zwierzętami, bo obowiązek opieki również w to wchodzi. Stąd właśnie nasze apele, dlatego że paradoksalnie wbrew obiegowej opinii, to nie przy złej pogodzie, nie przy zaśnieżonej drodze, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy dużym natężeniu ruchu zdarza się największa ilość wypadków, ale właśnie przy takiej pogodzie jak ta teraz, kiedy jest słonecznie, kiedy jest bardzo dobra widoczność, kiedy wydaje nam się, że panujemy i kontrolujemy wszystko, co się dzieje dookoła nas. No niestety tak nie jest. Rzeczywiście przy prostych odcinkach drogi dochodzi częściej do wypadków drogowych niż przy łukach, przy zakrętach i przy skrzyżowaniach. Stąd nasze apele, które ponawiamy: ostrożność, noga z gazu, zwracajmy uwagę na innych użytkowników dróg, zwracajmy uwagę na motocyklistów, których przecież tak dużo teraz jest na ulicach, na rowerzystów, dlatego że, jak często mówią policjanci ruchu drogowego, tak naprawdę bezpieczeństwo na drodze to jest gra zespołowa. Uczestniczą w tej grze również policjanci, stąd nasze kontrole, stąd nasze akcje, stąd nasze apele.